Cześć z tej strony Karolina Sowańska. Ten podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. Pokazujemy tutaj różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi, to zależy. A jeśli szukacie codziennych inspiracji, zapraszam Was do mojego drugiego podcastu Myśl na dziś. To kilkuminutowe wypowiedzi ekspertów, które pomogą Wam lepiej zacząć dzień. Myśl na dziś czeka na was od wtorku do piątku na wszystkich platformach streamingowych. W studiu ze mną jest Angelika Kucińska, dziennikarka, redaktorka, kuratorka treści, podcasterka. Czy coś pominałam, czy to jest dobre podsumowanie? Nie, wszystko, dużo tego, tak, dzień dobry. Dużo tego, bo robisz dużo ciekawych rzeczy. Cześć, Angelika, i bardzo miło gościć Cię po raz drugi. I pomyślałam sobie, że zacznę od tematu na gorąco, chociaż mam wrażenie, że on. Już powoli stygnie, szczególnie kiedy ten odcinek będzie emitowany, ale jestem przekonana, że znaczna część naszych słuchaczy przynajmniej słyszała o filmie Barbie, mm -hmm. a niewątpliwie jakaś tam e, część też już go miała okazję zobaczyć, w tym ja, w tym ty, więc jestem bardzo ciekawa, czy Barbie to hit czy kit i jaki jest ogólny odbiór tej produkcji? Barbie to jednocześnie y, i hit i kit. Świetnie. Zacznijmy od. To zależy. To zależy. To zależy. Zdecydowanie. Wiesz, co ja mam ba, bardzo duży, też taki mm, osobisty problem. Mam jakiś osobi o, osobisty opór przed y, krytyką filmu Barbie, Sytonik. ponieważ jednak jest to gigantyczny sukces y, reżyserki y, i gigantyczny sukces kobiecego kina, y, bo. Y, Raz najbardziej dochodowy. Greta Gerwig zrobiła najbardziej dochodowy film w historii studia Warner Bros. Dwa jest pierwszą reżyserką, która zarobiła miliard dolarów na sw swoim filmem. Więc to są, wiesz, to jakby z perspektywy kultury, mhm. rynku, to są bardzo ważne historie, bo pamiętam, jak jeszcze. Kilka lat temu Reese Witherspoon opowiadała w wywiadach, że kiedy chodziła po studiach i szukała producentów dla ekranizacji wielkich kłamstewek, to słyszała w studiach, że a, tego nikt nie obejrzy: to jest o kobietach, to jest dla kobiet, to w ogóle to jest nisza. Mhm. To jest jakiś off off nie będziemy finansować serialu dla, wiesz, dla pięciu osób. Ten serial pokazał, że treści adresowane do kobiet, dotyczące kobiet, że jest na takie treści zapotrzebowanie, a Barbie pokazuje, że w zasadzie na takie treści zapotrzebowanie to mało powiedziane. Jest jakiś gigantyczny głód kobiecych historii również w mainstreamowym kinie. Pod tym względem Barbie jest absolutnym hitem jeżeli chodzi o to, w jaki sposób jest realizowany ten teoretycznie prokobiecy przekaz w Barbie, czy już jakby mówiąc wprost, czy jest to kino feministyczne, czy niefeministyczne, nie no to tutaj Barbie jest zdecydowanie kitem, ponieważ z feminizmem ten film nie ma nic wspólnego. To wyciągnijmy taką esencję tego kitu, mhm. jaki nam chce sprzedać Barbie, co, Twoim zdaniem, jest w takim razie w tym filmie najbardziej szkodliwe, lub co może zostać najgorzej zinterpretowane i finalnie mieć konsekwencje na naszym społeczeństwie? No, wiesz, to po pierwsze, to jest bardzo taka uwsteczniająca wizja feminizmu, który jest tutaj traktowany jako wojna płci. Czyli mhm. że jakby jesteśmy albo, albo. przeciwko sobie: kobiety i mężczyźni. W tym momencie. Wiesz, w zasadzie feminizm e, w, nigdy nie był o wojnie płci, e, a w tym momencie feminizm już w ogóle przestaje być rozmową o, e, o płci biologicznej, a bardziej zaczyna być rozmową o wartościach. E, dwa, e, tam są takie, jest mnóstwo takich żartów w Barbie, które mnie naprawdę doprowadzają do szału, czyli e, Barbie zaskoczona tym, że z jej ust pada słowo, które jest dłuższe niż, które ma więcej niż dwie sylaby. To, że wiesz, z jakiegoś powodu Barbilland jest zarządzany przez kobiety, one w jakiś sposób doszły do władzy, prezydentka jest kobietą, ale kiedy tracą władzę, i jakby masz takie przekonanie, kiedy zaczynasz to oglądać, że o tym, że rządzą kobiety, zadecydowały kompetencje tych kobiet. I jakiś ich pomysł mhm. na zarządzanie w państwem, kiedy tracą władzę, w jaki sposób ją odzyskują? Uwodząc Kenów. I manipulując nimi. Tak. Więc to też jakby, wiesz, wzmacnia takie no, bardzo szkodliwe, bardzo krzywdzące, bardzo niespoko już w tym momencie przekonania na temat kobiet, mm -hmm. Nie jest tam też do końca wygrany wątek męskości, chociaż no, Brian Gosling robi co może i to jest najlepiej napisana postać w całym filmie, aczkolwiek też jej dużo brakuje. No i tak, jest tam bardzo, bardzo, bardzo dużo skrótów, które no może byłyby dopuszczalne w mainstreamowym kinie, gdyby nie Gdyby były po prostu skrótem, a nie skrótem szkodliwym społecznie. Wiesz, a nie skrótem jakoś tam wypaczającym y, ideę, pod y, no, którą jednak ten film się podpisuje, bo o ile przedstawiciele firmy Mattel mówią, że Barbie nie jest kinem feministycznym, tak Greta Gerwig i Margot Robi utrzymują, że jest. Przecież to jest trudne. Tak sobie myślę, że z punktu widzenia ogromnego sukcesu komercyjnego. I filmu, który jednak jest obrandowany hasłem Barbie z oryginalnym logo, bardzo wiele osób idzie po prostu na bajkę i idzie też na coś sentymentalnego. Myślę, że już też nie, nie mam dostępu do statystyk, ale zakładam, że dla wielu odbiorców to miała być po prostu miał być film o Barbie z obsadą w postaci znanych aktorów, i oni wtedy w kinie. Mogli odkryć, że tam jest coś więcej, co miało być przekazane. No i właśnie pytanie: czy z punktu widzenia osoby, która nie patrzy na świat w ten sposób, w jaki na przykład patrzysz ty, czy nie rozmawia pod tym kątem, jak my teraz rozmawiamy, czy te małe sygnały, te małe skróty no właśnie, zasieją ziarnko i pomogą nam, może dojść do jakichś nowych refleksji w życiu, czy właśnie zaszkodzą, bo nie mamy tego kontekstu i nie były wytłumaczone? Czytałam niedawno, że kobiety, dziewczyny, młode kobiety yy... Zrywają ze swoimi partnerami pod wpływem filmu Barbie, ponieważ orientują się, idą do kina i nagle się orientują, że w ich związkach coś nie działa, nie są traktowane podmiotowo, nie ma tam równości. Nie wiem, dostają jakieś, wiesz, sygnały, że nie mogą się realizować w taki sposób, w jaki by chciały. Więc Barbie rozbija związki. Mhm. Mam nadzieję, że jakby rozbija faktycznie opresyjne związki. Wiesz, co. Nie, nie. W sensie, t, 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 tak, ja wiem, że um, rozumiem ten argument, że idziemy na film o lalce, ale ta lalka jest bardzo ważnym um, symbolem i takim bardzo, ba, bardzo ważną figurą w kulturze, która reprezentuje wiele rzeczy. I y, w, wiesz, Barbie była wielokrotnie krytykowana za. Wzmacnianie czy w ogóle budowanie ciało pozytywnych wzorców. Z drugiej strony, kiedy w tę lalkę wymyślano, to ona była tworzona z taką intencją no, raczej przekazu emancypacyjnego, czyli to, że jakby wiesz, że Barbie może być i prezydentką, i pilotką samolotu. A nie tylko, tam jest zresztą ten fragment tak. na początku filmu, no nie? że dziewczynki kiedyś bawiły się lalkami, które były jak noworodki, mhm. dzieci. Więc jakby dostawały od przemysłu zabawkarskiego taką informację, że w, no jakby jest ci pisana tylko jedna rola rola matki. No i wchodzi Mattel z Barbie i próbuje powiedzieć dziewczynkom, że nie, że możesz być wszystkim. Um, możesz być tym, kim chcesz. Um, no i to jest um, super. Pytanie, czy gdzieś wiesz, czy, czy faktycznie po drodze ten um, przekaz utrzymano. Um, no i idziesz sobie lata, lata, lata później na film o um, tej lalce. I teraz załóżmy, że wierzymy w te intencje. Mm -hmm. Że faktycznie, jakby tak jest. Barbie została stworzona. W, 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 żeby no, nieść taki komunikat o, o podmiotowości kobiet, o, o w nieskończonych możliwościach o, realizowania się. No i dostajesz taki film, który jest w, w ogóle nie o tym. Który jest, w, wiesz, to że, to, że to jest reklama, że tam Mattel uczestniczy w produkcji, że to jest w zasadzie kino... W, 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 wyprodukowane na zlecenie producenta i no, jest to po prostu dwugodzinna yy, kampania reklamowa lalki. Bardzo i tyle. skuteczna. <laughs> Bardzo skuteczna. Yy, to już jest trochę mniejszy problem, to możemy sobie porozmawiać o tym, w jaki sposób, jakby czy w ogóle da się, wiesz, uniknąć yy, tak daleko posuniętego sojuszu korporacji z, yy, ze światem sztuki. Przecież jedna rzecz, którą bym dodała w kontrze, bo wydaje mi się, że... Yy producenci właśnie paradoksalnie chcieli powiedzieć o tym, jakie są wartości Barbie, ale je zdementować w trakcie filmu. I potem mamy ten y, chyba najbardziej znany monolog y, o zwykłej Barbie. Tak? Czyli mm -hmm. wypowiedź jednej z bohaterek, która mówi o tym właśnie, że kobieta wcale nie musi być prezydentem, nie musi dostać Nobla, jakby super, poka pokazaliście, że jest taka opcja, ale może ona ma być zwykła. Czy to też jest coś, co twoim zdaniem może zostać źle odebrane? Czy ja mogę poprosić, żebyśmy taki, mały, mały, wiesz, mały tik, że ten element chociaż się zgodził, albo że tu mogło coś dobrego wiesz, się wydarzyć? Ja w ogóle rozmawiałam o tym y, ostatnio w moim y, w podcaście z reżyserką Kaliną Alabrudzińską, mhm. właśnie o, o tych, jakie wzorce y, popkultura pokazuje y, kobietom. I rozmawiałyśmy o, że jakby w pewnym momencie, Zaczęłyśmy dostawać taki przekaz, wiesz, trochę, trochę przymusu, jakby musisz wszystko. To mm -hmm. nie jest tak, że możesz wszystko, ale też możesz zdecydować, że to wszystko Cię nie interesuje, tylko że absolutnie musisz wszystko, bo jeśli nie, to jesteś, nie wiem, leniwanie, nie mm. wystarczająco ambitna. E, więc ten wątek jest akurat bardzo okej. Okay. Tak. Tak, to jest bardzo okej. Okay. To dobrze, bo ja się zgadzam i ten wątek też... Właśnie do czego też zmierzam, nawiązując do tego filmu w dzisiejszym odcinku, to to, że jak na tak masową produkcję, która chyba była skazana na sukces z uwagi na te niesamowite budżety mm -hmm. i to, kto to mm -hmm. wyprodukował i jeszcze, że jest to pod szyldem Barbie, to ja jednak... Trochę odetchnęłam z ulgą, że przy tej skali coś tam się dobrego mogło wydarzyć. I, i wtedy myślę sobie, nie wiem, może po prostu staram się bronić. Um, bronić um, tej produkcji, bo jak myślę sobie, nie wiem, o 28 części. Szybkich i wściekłych, albo myślnym sposobu, czy jakiegoś innego filmu, który właśnie jest skazany na to, żeby, żeby ludzie poszli na niego do kina, pewnie bez większych wymagań, ale po prostu ciesząc się, że obejrzą po raz kolejny te same twarze, niezależnie od tego, o czym to będzie, upraszczając bardzo i bardzo generalizując, mhm. wiem o tym, to myślę sobie, no tutaj może jest tak trochę lepiej. Z wielką fanką Mission Impossible, tak, tak przy okazji, bardzo jakościowo kina akcji. Ale to jest, yy, widzisz, przechodzimy do kolejnego problemu, jaki mam z filmem Barbie. Yy, I generalnie z takim podejściem czy myśleniem o, nie tylko o kinie, bo również o serialach, o muzyce, o mainstreamowej literaturze. To jest takie założenie, z którego wychodzą twórcy i producenci, i które jest podtrzymywane przez media zajmujące się opisywaniem popkultury. Mianowicie, to jest, to jest takie założenie, że im bardziej w mainstream, czy im większe zasięgi, tym ma być prościej mhm. czytaj głupiej. To jest mega jakby przejaw turboprotekcjonalnego podejścia do publiczności i zakładania z góry, że ta publiczność nie jest wystarczająco bystra, żeby zrozumieć, nie wiem, nasz żart, jeżeli dołożymy do tego żartu kilka warstw. Mhm. E, I pojawiły się zresztą w, w wielu, nie wiem, tam dyskusjach o Barbie, które sama w, toczyłam ze znajomymi, e, w, wiesz, w pewnym momencie pojawiał się taki argument, który miał zamknąć dyskusję, taki, że spoko, spoko, to może nie jest mądry film, ale dobrze się na nim bawiłem, bawiłam. E, no i tak ja sobie myślę, kurczę, ale czy naprawdę ja jakby do, chcę się dobrze bawić na filmie, który traktuje mnie jak kretynkę, ponieważ ktoś po drugiej stronie uważa, że nie będzie się jakoś specjalnie starał e, z tym w jaki sposób, e, z tym co i jak, i jak mówi, e, no bo Wychodzi z założenia, że jeśli się pogimnastykuje trochę bardziej, to ta, wiesz, masowa publiczność, która ma przyjść do kina i tak tego nie zrozumie. Ale myślę, że właśnie rolą twórców jest trochę poszerzanie właśnie naszego się do poglądu. Jakby bo tak jak ja odczytuję twoje słowa, to jest to, że właśnie ci producenci zakładają, że oni mają trafić nam w tę strefę komfortu. Że mają ma po prostu być miło i przyjemnie i właśnie w jak, jak najprostszy sposób, jak najbardziej przystępnie coś przedstawione. Ale czy masowy odbiorca jest gotowy na to, żeby właśnie kino, które ma być właśnie rozrywką, ładnym obrazkiem, akcją, oderwaniem od rzeczywistości, że, że ono będzie nas w jakiś sposób challenge'ować i Absolutnie zadawać trudne tak. pytania? Absolutnie tak. To, że coś jest komunikatywne i zrozumiałe i na tyle uniwersalne, żeby chciała to zobaczyć i była tym zainteresowana bardzo duża widownia, bardzo duża publiczność, to nie znaczy, że to musi być prostackie. Absolutnie nie. I wiesz, to też jest tak, że firma Mattel nie bez powodu zatrudniła akurat Gretę Gerwig do swojego mm -hmm. filmu, do, do wyreżyserowania Barbie. To jest reżyserka twórczyni jednak no, bardziej alterna alternatywnego niż mainstreamowego kina. Bardzo taka wyrobiona, sprawna, w, wiesz, w subtelnościach różnych. I Więc dlaczego nie ma tego w Barbie? No ona jakby właśnie dlatego ona została wybrana, żeby opowiedzieć tę historię, żeby moim zdaniem opowiedzieć ją tak. trochę inaczej i to też ym, mnie dało prawo oczekiwać od tego filmu więcej. Tak. Ciężkie to jest. <laughs> Ciężkie to jest, bo te oczekiwania są właśnie bardzo wysokie, ale pytanie, czy wiem, odbiorcy, czy osoby idące do kina, właśnie też mają tak wysoko te oczekiwania? Nawiązuję tutaj do takiego tematu y, baniek. Mam wrażenie, że, czy jestem przekonana, że w różnych grupach odbiorców pewnie ten film został inaczej przyjęty. Ten film, czy tak naprawdę każdy inny. Więc w momencie, kiedy mówimy o produkcji na skalę światową, o której słyszy każdy jest 20 tysięcy billboardów, to czy jesteśmy w ogóle w stanie trafić tak i tak zbudować dany film, żeby. Odbiór był jednogłośnie wiesz, pozytywny, albo był rozczarowaniem, albo spełnił oczekiwania, czy nie mamy w tym momencie tak dużo różnych grup, które są zainteresowane potencjalnie, że nie sposób temu sprostać. No dobra, a dlaczego, to w takim razie, dlaczego, słuchając, nie wiem, ostatniej płyty Beyoncé, dlaczego ostatnia płyta Beyoncé jest w stanie dać tyle samo frajdy osobie, która po prostu chce potańczyć, mhm. i osobie, która świetnie zna historię muzyki tanecznej? Bardzo słuszny argument. No. Wiesz, da można, się. da się, da się, oczywiście. Można, można to wszystko pogodzić. Będzie grupa osób, która przyjdzie do kina y, tylko po dowcip, tylko po tę, wiesz, gór, górną, główną warstwę. Y, I przyjdzie taka grupa, która będzie chciała czegoś więcej. I te dwie grupy mogą dostać od tego samego filmu y, to, czego oczekują. W takim razie muszę cię poprosić jakiś przykład. Przykład dużej, masowej produkcji, która stawia poprzeczkę wysoko, która spełnia oczekiwania przeróżnych grup, i możemy mieć tam rozrywkę intelektualną, rozrywkę typowo, właśnie ym, nastawioną na dobrą zabawę y, i te różne warstwy głębi przekazu społecznego, etc. Diona. To jest tak, absolutnie to, wiesz. Myślę, że spora część y, osób poszła nad Junem, bo chciała dostać duże, świetnie zrealizowane, takie epickie kino, y, wiesz, efekty, dźwięk, to. A, y, I nawet y, prawdopodobnie jakby w, wśród tej widowni było bardzo wiele osób, które nie czytały, y, Ksi nie znają książki, mm. e, a przyszła też tam część osób, która wyszła e, z Diuny na przykład z jakimiś wnioskami na temat wiesz, na takich grubych wyzwań współczesności typu kryzys klimatyczny, e, konflikty zbrojne okurczące się zasoby e, i migracje ludności. To teraz popatrzmy na to z drugiej strony. Już e, zostawmy tą biedną parę. <laughs> <laughs> Ale w serialach też są takie, tak. wiesz, seriale są świetnym przypadkiem, no bo mamy seriale, które się oglądają super i są, robią jakieś rekordowe wyniki, jeśli chodzi y, o, y, o wyświetlenia, o oglądalność. Są w absolutnych topkach platform streamingowych. I to są bardzo często seriale, które niosą taką treść, której nawet się tam za bardzo nie spodziewasz. Jest jeden wątek, który mnie bardzo interesuje i zastanawia od wielu lat, patrząc właśnie, jak ewoluuje, szczególnie ta scena serialowa, bo właśnie wydaje mi się, że seriale są mm -hmm. nawet ciekawsze w, dzis w dzisiejszych mm -hmm. czasach. Może też, nie wiem, to jest dla mnie też niesamowite, jak to się zmieniło. Jak, jak kiedyś ta reputacja seriali była zupełnie inna i był uważana za coś jakby niższej klasy niż, niż film, a teraz mam wrażenie, że przeżywamy te seriale bardziej na nowo. One też są tak zrobione z pompą, że są niesamowicie zajmujące. Ale to, co mnie zastanawia, to kwestia. Poprawności politycznej w, w serialach, no i też w produkcjach filmowych. Co mam na myśli? Że mm, obserwujemy bardzo, obserwujemy, że twórcy wkładają dużo uwagi i pracy w to, żeby ich produkcje miały reprezentację przeróżnych grup mniejszościowych, zarówno związanych z grupami, nie wiem, chodzi o grupy etniczne czy mhm. o naszą seksualność. No, tego jest bardzo dużo. I Zaczęłam zastanawiać się, czy w tej poprawności politycznej, tak to nazywając oczywiście skrótowo, można przesadzić. Czy ona jest już teraz normą i my się mamy z tym oswajać? Czy to, że każdy bohater z grupki reprezentuje swoją niszę, nie zaczyna być przesadne lub nie zaczyna w drugą stronę budzić wątpliwości odbiorcy, niezależnie od tego, czy to jest akurat grupa, która w tym momencie reprezentuje jego? Tak. Czy Ty też coś takiego zaobserwowałaś? Lub jaki masz nie, do tego nie, nie uważam, że można przesadzić, ale można to zrobić źle. Okej. Okay. I podam ci dwa przykłady. Serial Hardstopper i serial i tak po prostu. Wiedziałam, że powiesz <laughs> o, o tym drugim. <laughs> Hardstopper, znakomity przykład um, pokazywania, znakomity przykład realizacji. W różnorodności i równej reprezentacji, równej, sprawiedliwej reprezentacji. Nikt tam w zasadzie nie robi zbyt dużego tematu z tego, że, nie wiem, jest bohaterka transpłciowa, jest osoba nastoletnia z niepełnosprawnością poruszająca się na wózku. Jakby to jest po prostu, świat tak wygląda i tyle. Mhm. I normalizujemy to. Po prostu. To tak jest. Tak jest, tak jest. Eee, I mamy serial I Tak Po prostu, gdzie w, każda z głównych, z trzech głównych bohaterek dostała sobie przyjaciółkę albo y, obiekt, y, dziecko, westchnień, albo dziecko, e, które ma właśnie, jakby wiesz, wypełniać y, które ma robić tę różnorodność. Tylko ma robić tę różnorodność raz. Jakby tak, w drugim sezonie udało się to trochę rozwinąć, i te wszystkie osoby, te poboczne, bohaterki, osoby bohaterskie dostają trochę więcej miejsca, dostają trochę więcej przestrzeni, trochę więcej autonomii, trochę więcej swojego życia, ale wciąż niewystarczająco dużo. Natomiast w pierwszym sezonie one są jakby tylko po to, żeby te trzy główne bohaterki. Sprawiały wrażenie bardziej progresywnych, mniej uprzywilejowanych, yy, mniej białych, mniej heteroseksualnych i mniej yy, cisgender. I to jest tylko, jakby wiesz, tylko po to. Czyli widzisz, że, yy, no, jakby nie tędy. W mhm. ten sposób nie robimy różnorodności, w ten sposób nie robimy reprezentacji. To nie jest tak, żeby yy, jakby osoby transpłciowe nie istnieją, nie żyją na świecie po to, żeby osoby cis czuły się lepiej ze swoją, nie wiem, jakby w swoim, czuły się bardziej tolerancyjne, wiesz. To... Tak, tak, mam wrażenie, że zarówno te postaci, jak i postaci, um, o których mówisz, które reprezentują dane grupy, daną niszę, którą należało w, w, po prostu wypełnić. Oczywiście mówię to... Um, w imieniu twórców, którzy zakładam, że y, takie mieli intencje, urosły trochę do takiego poziomu dla mnie, y, no, memicznego. Mhm. Do tego stopnia, no, że właśnie zaczęłam zadawać sobie to pytanie, czy tu można przesadzić? I dlatego bardzo ci dziękuję za tą odpowiedź, bo to pokazuje, że to nie chodzi o przesadę, tylko po prostu chodzi o formę. Tak, absolutnie. No też jakby w, tu, tu sobie chyba nikt nie zadał pytania, po co to robimy. W sensie, czy robimy... Y czy robimy to tylko i wyłącznie po to, żeby się yy, recenzenci nas nie recenzenci, recenzentki i w, wiesz, użytkownicy mediów społecznościowych nie czepiali, nie czepiały po emisji serialu, bo w, mamy 2023 rok i jak wypuścimy serial o e, trzech białych, heteroseksualnych, uprzywilejowanych kobietach, w, zamożnych kobietach w, w, mieszkających na Manhattanie, to na pewno wiesz, zaczną nam wypominać, że przecież rzeczywistość tak nie wygląda i gdzie są inni bohaterowie, inne bohaterki. E, czy robimy to? Dlatego, że naprawdę wierzymy yy, wiesz, w, po, w potrzebę tej zmiany, którą, jakby, no, którą popkultura też może robić. To jest też ciekawe, bo powiedziałaś właśnie, że twórcy mogli się obawiać tego odbioru, no właśnie, powrotu mm. seksu w wielkim mieście dokładnie w takiej formie, jak to było te 20, czy tam 30 nawet lat temu, i że to mogłoby zostać źle przyjęte. I przypomina mi się, jak w zeszłym miesiącu byłam w Kalifornii, gdzie z każdej strony atakowały mnie billboardy, nie tylko Barbie i Oppenheimer. Ale serialu, który, powiem szczerze, nie wiem, czy on jest dostępny u nas, ale na pewno sporo się o nim mówi i jego oryginalny tytuł brzmi The Summer I Turned Pretty. Tak, jest, I jak, jest, jest dostępny. I jak ja to zobaczyłam, ten tytuł, mhm. to mówię, o oh, wow, ja chyba żyję w innym świecie. Wydawało mi się, że to nie może już mieć racji bytu, że takie rzeczy się nie, 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 takich rzeczy się nie tworzy. Co ciekawe, a propos reprezentacji, jakby główna bohaterka jest Amerykanką azjatyckiego pochodzenia i jest tam nawiązanie do wątku biseksualności i szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jakiego innego, bo obejrzałam sobie dwa, dwa odcinki, ale mimo wszystko miałam taką refleksję, OK, czyli może to mi i jakiejś okrojonej grupie wydaje się, że pewnych rzeczy się nie robi albo nie próbuje się ich robić, jak w przypadku i tak po prostu. A może jest grupa ludzi, dla których właśnie to spełnia te funkcje, bo może dana mniejszość, o której tam jest mowa, potrzebowała po prostu zwykłego serialu o nasolatkach. Nie wiem, czy miała styczność w ogóle z tą produkcją. Ja obejrzałam w ogóle pierwszy sezon w mhm. całości. I ten tytuł jest faktycznie niefortunny, i taki, no, może nie powinniśmy już eksplorować tej, wiesz, sytuacji brzydkiego kaczątka. Jest to bardzo młodzieżowy serial. No i ja bym go chyba aż tak nie skreślała. W takim sensie, że on jest dla mnie bardziej o, wiesz, tych wszystkich. Sercowych rozkminkach i takiej próbie odnalezienia się trochę na nowym etapie życia, czy w ogóle w procesie dorastania. Tam też jest temat straty. Nie, jakby nie, nie, nie skreślam tego serialu. Tak, całkowicie. Dobrze. To może dam, dam mu szansę, choć pewnie nie jestem też do końca grupą docelową. Nie myślę, że nie jesteśmy w ogóle w grupie tak. docelowej, bo wydaje mi się, że to jest bardziej serial dla osób, nie wiem, 12, 13, 14-letnich. I ja nie widzę, żeby on był jakoś potencjalnie super, super szkodliwy, wiesz? Bo tam się i jakoś wybrzmiewa konsent i no taka. W, du, du, duża jakby świadomość poruszania się, wiesz, w, w, w życiu, no takim, do, chciałam powiedzieć dorosłym, nie, absolutnie nie dorosłym, ale takim, wiesz, kolejny etap, kolejny etap życia. A teraz sobie myślę, że ten tytuł może być znacznie bardziej fo fortunny, niż nam się wydaje, bo sprawił, że włączyłam ten serial. <laughs> więc spełnił swoją funkcję i jakby oglądając go nadal czułam, że dostarczam jakieś rozrywki. Więc to jest, to jest też ciekawe. Może właśnie taki był z założenia zabieg. To też jest, to też no to jest, jest tytuł, który wątek. Może też warto powiedzieć, że to jest o w, w nastoletniej dziewczynie, której mama ma przyjaźni się z kobietą, która ma dwóch synów i ta dziewczyna oraz jej brat spędzają wakacje. Wszyscy spędzają razem wakacje. No i ona do pewnego momentu jest Dzieckiem. trochę jak siostra, trochę jak kumpel, a potem zaczyna dorastać, zmieniać się i nagle ci chłopcy, synowie tej przyjaciółki widzą, zaczynają w niej widzieć potencjalny obiekt potencjalną partnerkę romantyczną. No i oni tam jakoś próbują się wszyscy poruszać w tej trudnej sytuacji, wiesz, przyjaźń, miłość, rodzina, tam jeszcze wjeżdża wątek choroby, to no, jakby rzeczy, rzeczy się dzieją. Nie jest to jakoś turbo na przykład odległe od y, literatury Johna Greena, ekranizowanej wielokrotnie y, chyba naj, na, nie wiem, najgłośniejszy, największy sukces odniosł, y, odniosła ekranizacja książki Gwiazd Naszych mm -hmm. Wina. Do sprawdzenia, jeśli kogoś to zaciekawiło. Tak. Wspomniałaś o Dune jako przykładzie produkcji o ogromnej skali i budżecie, która spełniła oczekiwania wielu odbiorców mhm. i kinomanów. Spójrzmy na to z drugiej strony. I właśnie tak jak powiedziałam, zostawiając naszą biedną Barbie, z tych dużych produkcji, które jednak rozczarowały. Czy przychodzą ci do głowy jakieś takie mm, tytuły z ostatnich lat, które. Mogły zrobić znacznie więcej dobrego w świecie, a jednak były klapą. W, oczywiście jest to subiektywne, ale klapą, mm -hmm. klapą dla ciebie. Myślę o tym i, to, i tak i, i Barbie jest chyba na pierwszym miejscu i tak po prostu też chociaż ja jakoś nie byłam nigdy fanką seksu w wielkim mieście, ale liczyłam, że może twórcy wyciągną wnioski z tego, co się w, wtedy nie do końca udało i faktycznie zrealizują serial taki na który zasługujemy, na który też wiesz jakby m, kobiety w tym wieku, czyli kobiety 50+, plus mają dosyć taką niedużą reprezentację w popkulturze, więc to też było do wykorzystania, kompletnie nie zostało wykorzystane. E, myślę jeszcze o serialach, które miały być, e, na które jakoś czekałam i, i mocno liczyłam i się bardzo rozczarowałam. I o, to jest serial, który jest y, super głośny, bardzo dużo y, pieniędzy zostało wpakowanych w promocję tego serialu, w jego realizację również. I on pokazuje, y, że y, twórcy, to jest, wracam trochę do wątku, który poruszyłyśmy przy, i tak po prostu, że twórcy bardzo słusznie boją się reakcji. Y, Publiczności, która ma dzisiaj też no, bardzo dużo narzędzi do tak. wiesz, wyrażania swoich opinii publicznie i głośno. Yy, że mówię o idolu. Mhm. Że idol został Czyli, skasowany. Co? Moim tylko i wyłącznie, pod wpływem. Yy, Opinii, które się pojawiły po pierwszym sezonie, wiesz, ten sezon został skrócony miał mieć sześć odcinków, skończyło się na pięciu. Serial został, w, jakby nie będzie kontynuacji, okay. to już wiemy. Um, I to się wydarzyło dlatego, że serial był um, krytykowany za, no, za seksizm, taki dosyć, w, wiesz, um, jednoznaczny. Ja bardzo po dwóch, trzech odcinkach. Yy, broniłam tego serialu, nie skreślałam go i jakoś wierzyłam, ponieważ jestem wielką fanką euforii, to jakoś wierzyłam w sama Levinsona i w to, że on wybrnie i że to jednak będzie yy, historia o młodej dziewczynie, która yy, zyskuje podmiotowość i że to, że nam się tam przez pierwsze trzy odcinki wydaje, że ona jest nadużywana i manipulowana, to się tam w czwartym i piątym okaże, że jednak nie no niestety muszę w, 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 te, te wszystkie słowa, którymi broniłam w serialu Nadzieje. Idol muszę odszczekać publicznie, tak Tak, więc to jest, to jest taki przykład też bardzo dużego rozczarowania, wiesz, bardzo dużego e, pompowania tytułu, bardzo dużej promocji no bardzo takich wielkich obietnic też i, e, no i myślę, że po sukcesie Euforii e, bardzo uzasadnionych, wysokich oczekiwań a powiedz mi na przykład produkcje tak popularne, właśnie Marvela, czy inne wspomniane przeze mnie, Szybcy i Wściekli, czy lubiany przez ciebie Myszlem posłów. Ja uwielbiałam myślnym Postu, bo jak byłam dzieckiem, nie widziałam bardzo wielu ostatnich części, więc też y nie mam zdania. Albo choćby Avatar, czyli filmy, które zawsze mają ogromne kampanie i mnóstwo razy, i przez wiele miesięcy są puszczane w kinach. Czy one mają też trzymać jakiś poziom? Czy one są, nie mówię o wszystkich jakby jednorodnie, tak? Ale czy jakby czasami jest tak, że pewne produkcje rządzą się swoimi prawami i to jest okej, okay, że tam jest po prostu miło, fajnie, ekscytująco. Ale w, w, w jedno, jakby mi, miło, fajnie i ekscytująco nie wyklucza mhm. yy, w, nie wiem, jakiegoś głębi, tak, charakteru, czegoś, co coś, wiesz, daje do myślenia. Yy, I Oczywiście, że nie każdy film y, musi być społecznie zaangażowany. Nie każdy film powstaje z misją y, zmiany świata. Y, ale to jakby wiesz, to nie oznacza, że możemy pozwalać na filmy, które są na filmy, na muzykę, na książki, na seriale, y, które nas w tej pracy nad zmianą cofają. Mhm. Bo to są już, wiesz, dwie, dwie zupełnie różne kategorie. I oczywiście, że no to też pytanie jest o to, co definiuje dla ciebie dobrą zabawę. No nie, ja idąc do kina, yy, nie bawię się, nie wychodzę z kina z poczuciem, że bawiłam się dobrze, jeśli nie dostanę też czegoś więcej yy, od filmu, bo to jest dla mnie, to się dla mnie mieści w definicji dobrej zabawy. Ja pamiętam i jakby z, z tego punktu też zadałam to pytanie, jak, jak byłam ostatnio na drugiej części Awatara, mhm. nie wiem, czy widziałaś ten film, y, ja poczułam y, właśnie rozczarowanie. To był bardzo ładny obrazek i piękna produkcja, ale miałam wrażenie, że ten film mógłby równie dobrze być puszczony zaraz po tamtym i nie widać, żeby tam było bardzo dużo refleksji względem tego, jak zmienił się nasz świat na przestrzeni tych wszystkich lat i mhm. pomyślałam sobie właśnie to, co przed chwilą nazwałaś bardzo trafnie, że na nas to nie rozwinęło, ani nawet nie utrzymało w tym momencie, gdzie moglibyśmy się złapać z tym awatarem mm -hmm. po tych tam dziesięciu mm -hmm. latach, tylko realnie utrwalało wzorce, które moim zdaniem już są nieaktualne i wtedy po raz pierwszy we mnie coś takiego się pojawiło, że pomyślałam sobie, hej, no przecież robicie coś tak dużego, piszą to najlepiej możecie zatrudnić najlepszych ludzi, żeby to napisać i żeby to zrobić w sposób właśnie subtelny, delikatny, a mimo wszystko Dokładnie. prowadzić kurs tej zmianie już tak I Zobacz też w ogóle kino y, stoi przed takim mega wyzwaniem, bo my w ogóle przestaliśmy chodzić do kina y, i ten weekend y, otwarca Barbie Oppenheimera to jest jakieś gigantyczne wydarzenie również y, y, z tego względu, że... że jak ludzie wrócili do kin. Kina były w głębokim kryzysie. No i pytanie, czy wrócili do kin tylko na Barbie Oppenheimera, czy wrócą na dobre i co zrobić, żeby wrócili na dobre, i czy wystarczą takie filmy jak Avatar, które jednak, jak sobie włączysz Avatar w domu, to on nie zrobi na tobie takiego tak. wrażenia, um, i że to jest jednak film, który powinnaś zobaczyć w kinie. Tylko czy. Czy, czy forma wystarcza? Mhm. Wiesz, czy, czy, czy forma wystarcza? No nie? To jest trochę też o. No to jest też trochę onolanie. Yy, czy forma wystarcza? I właśnie to też było. To była moja zagwostka i jest nadal. Co świadczy o tym, że dany film staje się tak zwanym właśnie blockbusterem, czy jakimś hitem? Jeszcze nie wiem, czy jest jakieś dobre tłumaczenie na to. Ty mi powiedz. <laughs> e, czy właśnie to jest to, że mamy. Sławnego reżysera? Czy mamy niesamowicie drogą i skuteczną kampanię? Czy rzeczywiście jest też miejsce na to, że pojawia się film, który oddolnie zyskuje rozgłos? No, czy odpowiedź D? Nie ma odpowiedzi, bo to zależy. <gry> nie, nie ma, nie ma, nie ma odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi. Nie, jakby wiesz, to się wszystko musi. Wszystko mu musi albo nie musi. No, du dużo rzeczy się łączy. Widzimy na przykładzie e, Barbie, o której już nie chcemy mówić, ale wracamy do tak. niej, e, jak działa bardzo agresywna kampania promocyjna. Taka prowadzona na wielu polach, na wielu poziomach. E, ale gdyby Barbie było, e, gdyby to był film wyłącznie agresywnie promowany, a nie byłoby tam Grety Gerwig, która y, miała być gwarancją jakości treści, y, to nie wiem, czy aż tyle osób poszłoby y, na ten film do kina. Gdyby nie było tam Margo Robbie mm -hmm. w głównej roli, to też nie wiem, czy tyle osób poszłoby do kina. I gdyby nie było tam Rayana Goslinga no, z wiesz, tak, ja mówię, że to jest główny argument. <laughs> Inspirującym wiele, wiele memów y, Lukiem, no to ja bym nie poszła do kina. Więc tu widzisz, tu, tu, tu zgrało się bardzo, jakby bardzo dużo sytuacji. Jest też tak, że no coraz częściej te rozmowy o filmie w studiu producenckim dotyczą, no dotyczą właśnie, wiesz, takich kwestii reklamowo-marketingowych promocji, sponsorów. Lokowania produktów, a coraz jakby, w, i to widzimy po tych dużych produkcjach, coraz mniej jest tam, coraz jest mniejszy fokus chyba na, na jakości scenariusza. Tylko, że można zrobić, tak jak w przypadku reprezentacji, można zrobić lokowanie produktu w taki sposób, że ono jest tylko impulsem do tego, by stworzyć fajny dialog. A można zrobić w taki sposób, jak i tak po prostu, gdzie rozmawiasz o iPhonie przez dwie minuty. I ja tak. zastanawiam się, dlaczego ktoś właśnie zmarnował mój prywatny czas. Ja w ogóle oglądając ten serial się co dialog, zastanawiam, dlaczego ten dialog nie skończył się trzy zdania wcześniej, oraz czemu tak. one w ogóle. Dlaczego one mówią? To jest w ogóle y, ludzie nie rozmawiają ze sobą w ten sposób. Nie wiem czy miałaś to samo wrażenie oglądając ten serial. Co masz na myśli? Że y, takie w, w, wiesz, one wypowiadają zdania i słowa, których no nie wiem, jak siadasz mm. sobie z przyjaciółką na, y, w, na kawie to nie, no serio, one rozmawiają w jakiś taki mówią rzeczy, których nie mm -hmm. trzeba tak, tam Mówiczne. było po prostu dużo zbędnych zdań i słów, tak, które nie absolutnie. wniosły nic. I jednocześnie nie chcę zrobić z tego odcinka wiesz, rozkładania czynniki pierwsze tego serialu, bo ja się bardzo łatwo mogę w to wkręcić, <laughs> bo rzeczywiście spędziłam jeden wieczór po prostu analizując jeden odcinek z moją przyjaciółką, nie mogąc się nadziwić, co tam się wydarzyło i co poszło nie tak i, i ile tam jest tych no tragicznych momentów. Nie, nie, ma, nie ma co. Natomiast czy Właśnie po tym sukcesie kinowym i Barbie Oppenheimera możemy, myślisz, dojść już do jakichś wniosków, co sprawi, żeby tych ludzi właśnie w tym kinie zatrzymać, albo właśnie sprawić, żeby oni pokochali je na nowo. Ja kocham kino, więc jakby dla mnie to nigdy nie był temat zostania na kanapie, bo to tak powiem... Dygresyjnie, że wydaje mi się, że w naszym świecie, gdzie tak trudno jest utrzymać naszą uwagę, i każdy z nas w jakiś sposób jest tego ofiarą i częścią, to ja widzę po sobie, że kiedy włączam sobie coś w domu, jeszcze nie mam telewizora, więc na komputerze to nie jest jakoś super wygodne. Bardzo jest mi trudno w pełnym skupieniu rzeczywiście przebrnąć przez nawet odcinek serialu bez, nie wiem, włączenia pralki. Natomiast w przypadku kina, ja po prostu ja nie drgnę. Ja nawet nie, nie wiem, nie, nie otworzę torebki, żeby wziąć pomadkę. Rozumiem, ale tak, rob, robić i rozmiar tak, tej sytuacji. Tak, tak. I jeszcze to, że to jak wiele osób lubi takie studyjne, kameralne kina, to nie, to ja lubię takie największe kino, <laughs> największą salę, gdzie jest mnóstwo osób, i jest cała atmosfera tej podniosłości wspólnego oglądania czegoś. Innego, czegoś magicznego. I, i, I więc zupełnie nie rozumiem tego argumentu siedzenia w domu versus kina, ale liczby mówią same za siebie, więc zakładam, że na skalę społeczną widać ogromny spadek, więc jestem ciekawa, właśnie co jest nam potrzebne, żeby nas do tego kina ale z widzisz, bo, so, bo są też zasiągnąć. filmy, które musisz obejrzeć, musisz je zobaczyć w takich okolicznościach. Ja sobie nie wyobrażam, że oglądam Dune w no, domu totalnie, albo nie. że idę na diunę do kina studyjnego. Y I i Barbie i Oppenheimer, chociaż twórcy memów bardzo starali nam się pokazać, że to są filmy, które różni absolutnie wszystko. To jest bardzo podobny rodzaj kina, czyli taki, wiesz, duży, intensywny, bodźcujący, bodźcujący pstrokata Barbie, epicki Oppenheimer. No to jest o tym, to nas ciągnie do kina. A ja bym chciała zobaczyć na przykład jeszcze zaczekamy i sprawdzimy jak sobie poradzi taki film znakomity film jak reality mm -hmm, jeszcze go nie widziałam czyli takie kino turbointensywne kino takie naprawdę że cię to trzyma ale nic tam się nie dzieje teoretycznie i jest kręcone na takim mega zbliżeniu i Sydney Sweeney która gra główną rolę no w zasadzie wygrywa ten film jakimiś, wiesz, mikroreakcjami, mhm. grymasami, przygryzioną wargą, zaciśniętą szczęką. I to jest jakby tylko mówiony, mówiony, film. Nie ma tam wielkiej scenografii, nie ma tam żadnych efektów. Jest to kino, no jest, jest, jest to kino polityczne, ale kręcone z takim... jak no, ba bardzo nieoczywiste podejście do yy, typowego thrillera. Jestem bardzo ciekawa. Wybiorę się. I tak przyszło mi do głowy, że chyba takim dużym czynnikiem, który nas motywuje do tego, żeby jednak zrobić coś, co może nie do końca jest nam po drodze, jest to nieszczęsne FOMO. Czyli to, że skoro wszyscy mówią o Barbie i Oppenheimerze i nie I ma wiadomo. tego na platformach streamingowych, no to. Trzeba pójść to zobaczyć. Z drugiej strony przecież też wiemy, że wiele osób pewnie z różnych innych źródeł dostaje e, dostęp do kultury, niestety. Ale nadal ten argument nie wystarczył, bo chcieliśmy zobaczyć to z tym rozmachem. Mhm. No ja, ja, ja to mam kompletnie. Ja muszę zobaczyć wszystko, w, zobaczyć i usłyszeć wszystko, o czym mówią ludzie, i to jakby wiesz, wiadomo, że częściowo też jest spora część rzeczy, które oglądam dla przyjemności i spora, które oglądam z zawodowego obowiązku. One się bardzo często, bardzo często to są te same rzeczy, bardzo często te zbiory się pokrywają, ale jest jeszcze ten trzeci, czyli że, że muszę, bo ludzie mówią i. Ja, ja, jest... ja, rozum, ja rozumiem FOMO. Rozumiem Ale, FOMO doskonale. A zdarza Ci się wyłączyć film albo serial, przerwać, nie dokończyć i siedzieć, tak. OK. Tak. Czyli to nie jest tak, że pomimo wszystko się dobrze. Zobaczę o co tam chodziło, może tam coś jednak znajdzie się. Czyli jak Ci się nie podoba, to. Nie, nie, jak odkryłam, że, bo miałam bardzo długo taką zasadę, że jak coś zaczynam, to, to, to kończę. I jak odkryłam w pewnym momencie swojego życia, że. Nie muszę czytać książki do końca, jeśli mnie nie kręci, i nie muszę obejrzeć tak. tego filmu czy tego serialu. Bo robisz to końca. dla siebie na koniec. I dnia. mogę wyłączyć płytę w połowie, bo już mam dość. No to bardzo, bardzo, wyzwalająca, bardzo wyzwalająca refleksja. I z drugiej strony, można też dać sobie przestrzeń na to, żeby do tego wrócić. Mhm. Jak stwierdzimy, że jest na to lepszy moment. Ja tak miałam na przykład z The Crown. Że pewnie bardzo oryginalnie, jak większość świata po śmierci królowej Elżbiety, stwierdziłam, że wrócę do tego serialu. I nagle poczułam większe zainteresowanie rodziną królewską. I rzeczywiście wtedy zupełnie inaczej do tego serialu podeszłam i bardziej mi się spodobał niż wtedy, kiedy próbowałam go obejrzeć trochę na siłę. Ale tak wiesz, niby to nie jest temat naszej rozmowy, ale to jest mega uwalniające. Nie, nie wywierać na sobie presji, żeby być czytelnikiem, czytelniczką, czy um, widzem, widzką danego, danego formatu, tylko dlatego, że jest popularny i śmieje się do siebie, bo pamiętam, jak przez lata marzyłam o tym, żeby być właśnie z hit. Chciałam być osobą, która właśnie obejrzała wszystkie klasyki kina i przeczytała wszystkie klasyki literatury i zdałam sobie sprawę po latach, że realnie to, że te rzeczy mnie w tym momencie lub nigdy może, nie będą kręcić, to, to nie świadczy o niczym, ani o moim guście. Jakby mm. Jestem przekonana, że z tych tysięcy filmów i książek znajdzie się coś, co mi się spodoba, i to nie musi być. Zabić drozda. Do... <laughs> Albo Ulises. Tak. E, największy overhype w historii literatury, tak swoją drogą. E, jeszcze przy tej nadprodukcji, z którą mamy do czynienia dzisiaj, nie da się. No, nie da się. Więc albo będziesz oglądać y, tylko rzeczy, które są popularne, y, może nawet często bez refleksji, dlaczego one są popularne, albo będziesz w, szukać takich rzeczy, które Ci sprawiają przyjemność. No ale to też jest wiesz, dosyć interesujący wątek, bo z jednej strony mamy nadprodukcję, a z drugiej strony niejednokrotnie zastanawiamy się, co obejrzeć. Bo ta podaż jest tak duża, więc paradoks wyboru. Ja z tym się borykam, że kiedy przyzwyczaję się do takiego serialu, przestaję go oglądać. Teoretycznie mam listę rzeczy, które wiem, że są dobre, ale mam takie poczucie, że ja, że ja nie wiem. I czasami myślę sobie, że byłoby fajnie, jakby po prostu w telewizji leciał serial w czwartki o 20 i wtedy bym wiedziała, co oglądam. Złe, ja mam wykupiony abonament chyba we wszystkich dostępnych w Polsce platformach streamingowych, we wszystkich platformach streaming, streamingu VOD i wielokrotnie jest tak, że przychodzi wieczór i mam ten moment, kiedy dzisiaj, nie wiem, nie, nie muszę oglądać czegoś, o czym będę mówiła w audycji albo o czym będę pisała, więc tylko oglądam coś, co, co sprawi, że się zrelaksuję. No i odpalam te wszystkie platformy po kolei, jedna po drugiej i okazuje się, że że, nie, nie, że nie, ma, nie ma czego oglądać. Więc myślę, że warto jednak mieć taką swoją listę tych najważniejszych tytułów, o których na, na których nam naprawdę zależy i do tego wracać, niż poddawać się. Przecież też mamy opcję w platformach jak dodawania do jakichś tam swoich okay. list, więc wiadomo. Ale czasami mam wrażenie, że zresztą jest to dosyć oczywisty temat, ale myślę, że warto powtórzyć, że Wieć, nie wszystkie Netflixy are created equal. <laughs> I jednak każdy widzi co innego tam. I czasami ten, ten algorytm mam wrażenie, że czasami no on nie ma na celu poszerzania naszych horyzontów, tylko pokazywania nam wszystkiego, co w podobnym stylu. I czasami tak patrzę na te rekomendacje w moich platformach i myślę sobie, co ty wiesz. Wcale, ja wcale nie chcę tego oglądać. Może, może to się zmieni. Może rzeczywiście ta, ta, to, to profilowanie dostosowywanie treści będzie coraz bardziej trafne. Nie wiem, czy też masz takie doświadczenie, że tak nie, nie zawsze. Te, te platformy wiedzą. Wiesz co, co ja, ja oglądam tak różne rzeczy, że myślę, że yy, platformą, że je, ja jestem tru, trudnym użytkownikiem dla algorytmu. Że platforma losowo coś tak, podrzuca tak. i po tak. prostu liczy, że może akurat dzisiaj. Jeszcze, <głos》<głos》. jeszcze to, co oglą, oglądam, to, to okej, okay, ale to, czego słucham, Myślę, że jestem tam na jakiejś wiesz, czarnej liście w Spotify i Tajdalu, bo podpowiedzieć mi coś, jakby wypracować jakiś sensowny algorytm na podstawie tego, czego słucham, yy, może być trudne. Mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie, które zasadniczo jest ogromnym pytaniem, ale też jest to kwestia, która mnie od lat gdzieś tam fascynuje. A mianowicie w kontekście filmów, seriali, wielkich produkcji. Kampanii, sławy, sukcesu i blockbusterów. No, no, Hollywood, wielkie produkcje, wielki świat. To, że Hollywood było przez wiele, wiele lat pewnego rodzaju wyrocznią, to, że wszyscy czekali na Oscary i oglądali potem te Oscary i komentowali te Oscary i znowu nie wiem, czy jest to jakaś taka moja refleksja gdzieś z mojej bańki i, i w mojej drodze i w mojej zmianie, ale mam wrażenie, że. To się bardzo pozmieniało, i że te czasy świetności, i Hollywood, i renomy Oscarów też powoli sobie gasną, albo może już zgasły. Ostatnio wymyśliłam sobie porównanie, że to jest trochę tak, jak się za dzieciaka oglądało Eurowizję, to, to hmm. potem się oglądało Oscary. I te Oscary zaczynają być taką, taką Eurowizją, ale czy rzeczywiście tak jest? Jestem ciekawa, jak dla Ciebie z punktu widzenia osoby, która siedzi w tematach filmowych, serialowych, no akurat w środku Oscarów filmowych. Czy Ty widzisz, że te że ta też relacja odbiorcy z akademią się zmienia, że ich renoma może gaśnie i nastawienie nasze do, do, do tego, co dzieje się w Hollywood, do tego, co dzieje się tam, na zmienia się. W, w ogóle nie interesują nagrody mhm. kompletnie i z tego względu, że i akademia filmowa i yy, amerykańska akademia muzyczna, czyli ta instytucja przyznająca nagrody grami, to są jakieś w ogóle wiesz skrajnie dziaderskie y, instytucje i to widać bo, bo nie wiem jest taki rok kiedy y, Oscary czy grami są bardziej równościowe i nowoczesne i trochę się wydaje że wiesz te apele y, i artystek artystów i publiczności zostały wysłuchane ale potem przychodzi kolejny rok i wracamy w zasadzie do punktu wyjścia Hollywood jest w głębokim kryzysie, w głębokim kryzysie i kryzysie wartości, yy, wynikającym z bardzo takich różnych kwestii, ale też przede wszystkim, to też dotyczy bardzo branży muzycznej, yy, rozliczenia, yy, wiesz, jakby wzięcia odpowiedzialności za dekady nierówności i od, no, jakby jakieś próby naprawy tej sytuacji no, jakby kryzys podkręca też trwający strajk autorów, autorek scenariuszy i aktorów. Przesunięte wszystkie premiery i tak dalej, no i w, w, wiesz, trochę nam się, trochę zaczynamy mieć, cała ta sytuacja zaczyna być bardziej transparentna. My jako widownia widzimy, um, jak działa ten przemysł, wiesz, jak... Um, to, jak jest traktowany, jak jest to w, w uprzywilejowana sytuacja. No, jakby widzisz takie wszystkie rzeczy, które nie działają na korzyść tej instytucji, a jakby konsument, świadomość konsumencka rośnie. Widzimy to również po tym, na przykład, jak podejmujemy decyzje zakupowe. No nie? Czyli, że już to jakby coraz ważniejsze jest dla nas, jakby cały czas jest ważna jakość produktu, czy nie wiem, stosunek jakości do ceny, ale bardzo ważne też są dla nas wartości, które wyznaje firma. No i tak samo traktujemy Hollywood. Hollywood to jest jedno wielkie przedsiębiorstwo i stosunek ceny do jakości produktu ma znaczenie i zawsze będzie miał znaczenie, ale wartości, które reprezentuje to wielkie przedsiębiorstwo też. I tak samo w przypadku nagród, które są mocno związane z polityką, my też jako świadomi konsumenci zaczynamy zdawać sobie z tego sprawę, że tam wszystko jest wykalkulowane, że to nie jest nagle, że wszystkich oświeciło i stali tak. się kochani dobrze i życzliwi i mieli tak. refleksję, tylko jest jakaś tam strategia wizerunkowa dla tej instytucji i to jest no, chyba element dorastania też odczarowanie sobie tej magii kina. To, było, to jest coś, przed czym ty pamiętasz, że musiałaś się jakoś zderzyć, że zrozumiałaś, że ten świat kin wiesz, nie wiem, na ile byłaś kinomanką, wiesz, od, od lat, lat, od dziecka, ale ja pamiętam, że miałam taki moment, kiedy stwierdziłam, ej, ten świat, tak zbudowany jest ten świat kina, który tak strasznie kochałam od dziecka. Nie podoba mi się to i musiałam się z tym tak trochę rozstać. No ja przeżywam bardzo takie, bo, ponieważ jednak moim pierwszym, yy, 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 pierwszym zainteresowaniem jest muzyka. To ja tutaj co chwilę mm -hmm. przeżywam jakieś gigantyczne rozczarowania, kiedy sobie uświadamiam, jak zorganizowana jest ta branża. I, e, I ona jest zorganizowana podobnie jak Hollywood, czyli jest to naprawdę takie, w, wiesz, Hollywood, branża muzyczna, kościół katolicki, nie? Takie... Tak, analogie tutaj tak. można sobie dopasować, różne tak. teorie do tego. Tak, du du dużo, dużo zwyrolstwa w każdym z tych miejsc. Ale z drugiej strony, żebyśmy zakończyły może nieco bardziej optymistycznie, coś, co jest uważam, jednocześnie pożegnaniem tych wielkich instytucji, tych wielkich marzeń, tej niedostępności, za którą my też w jakiś sposób gonimy. Bo też to jest coś, co nas ekscytuje w tych branżach, to właśnie to, że, przynajmniej tak, tak było, że to jest jakiś taki cudowny, idealny świat, do którego może kiedyś będziemy mieć dostęp. Ale z tej drugiej optymistycznej strony, żyjemy w czasach, gdzie. Nie chcę używać słowa każdy, bo wiemy, że nie każdy, mm. ale znacznie więcej osób może zrobić film, może tworzyć muzykę, może też zbudować sobie, nie wiem, czy, czy markę, czy tworzyć produkcje, które mają szansę być słuchane i oglądane przez ogromne grony odbiorców i potencjalnie trafić nawet do kin. To jest też niesamowita Uważam, zmianę, i to jest jakby ten, z mojego punktu widzenia, oczywiście przy zalewie różnego mówiąc kolokwialnie badziewia, no to jest to jakieś też ryzyko, ale to pokazuje, że można też od drugiej strony uchwycić tę uwagę. Można, chociaż to jest, wiesz, w, ba, ba, bardzo, bardzo trudne, bo faktycznie te narzędzia y, tworzenia y, są y, powszechne i relatywnie łatwo dostępne, i tak jak mówisz, każdy może sobie nakręcić film albo nagrać płytę, nie wychodząc z domu. Natomiast przy, biorąc pod uwagę, jak działa rynek i, ile, i biorąc pod uwagę nadprodukcję, o której mówiłyśmy wcześniej, przebicie się ze swoją treścią jest super trudne i wciąż wsparcie dużej wytwórni płytowej, dużego studia produkcyjnego to ma znaczenie. To ma, to, to, to ma mega znaczenie. Więc to jest cudowna wizja, ale jednak chyba wciąż zbyt zbyt idealistyczna. Wiesz, ta nasza taka, ta tęsknota za jakąś tajemnicą gwiazd Hollywood, mhm. no też jest, wiesz, ta tajemnica gwiazd Hollywood jest nie do odzyskania. To jest jakby, z, zmieniły to media i media tak. tradycyjne, w, które zyskały większy dostęp, ale też media społecznościowe, które stały się taką platformą w ogóle komunikacji dla osób. W takim narzędziem komunikacji, wiesz, z odbiorcami, i to yy, te osoby znane bardzo często e, dzielą się swoim życiem prywatnym w takim wiesz, zakresie, w jakim nie robiły tego wcześniej. I yy, kurczę nie wiem, aktorki z lat 30. czy 40. wymyślały jakieś niestworzone historie na swój temat, i. Yy, wiesz, ich legendą yy, przysługiwało się też to, że one bardzo wiele faktów ze swojego prywatnego życia ukrywały, a teraz żyjemy w takich czasach w jakiegoś kompletnego zaprzeczenia yy, w tamtej sytuacji, no nie, że jakby staramy się, jakby im, im więcej odkryjesz, tym większe zasięgi. Wtedy to działało zupełnie inaczej. Im więcej ukryjesz, tym większa twoja legenda. Ale z drugiej strony mamy też przykłady Artystów bardzo popularnych, którzy totalnie się odcinają od tego. Więc mam wrażenie, że te mamy takie dwa skrajne obozy. Ostatnio słuchałam jakiegoś wywiadu ze Scarlett Johansson, która właśnie powiedziała, że ona nie wchodzi na media społecznościowe, bo i rzeczywiście brzmiała tak jak ta aktorka sprzed. X lat, yy, bo powiedziała, że ona raz weszła na Instagrama i przeraziło ją to, że przez pięć minut zastanawiała się, dlaczego nie ma psa i jak fajne życie ma ta osoba z tym psem. A nigdy nie widziała tej osoby. To w ogóle było zabawne <śm> słuchać tego, bo to pokazało jak bardzo ona żyje w innej rzeczywistości niż, niż reszta świata, która też no, można powiedzieć do końca nie. Nie wybrała sobie tych mediów społecznościowych, więc to też jest pewien rodzaj przywileju, że ona w tych mediach nie, nie uczestniczy i może w ten sposób do tego podchodzić, na zasadzie ja nie wiem o co Wam chodzi, że, że, że właśnie, że FOMO i tak dalej. No ale to też pokazuje, że są jednak gwiazdy żyjące tym starą narracją. Pytanie, na ile to będzie mogło się nadal tak utrzymywać. Ale zobacz też, jak się to na przykład y, udaje y, Beyoncé, bo tak mówimy, że się, że się nie da, nie da, a ona faktycznie jakby pokazuje. Pokazuje jakiś kawałek swojego prywatnego życia, ale tylko tyle, ile chce. To ona decyduje o tym, co jest pokazane. I nawet kiedy wyszły, wiesz, kiedy był już jakiś taki zalążek yy, skandalu, zdrada w małżeństwie, to yy, no, ja mam takie podejrzenia jestem wręcz pewna, że wszystko to, co się przedostawało do mediów, było w 100% kontrolowane mhm. przez nią i służyło y, temu, żeby podkręcić zainteresowanie nie jedną płytą, a dwiema płytami, bo przecież chwilę później swoją płytę wydał Jay-Z i te dwie płyty były, y, one się uzupełniały, y, bo traktowały, jedna i druga traktowały o tej domniemanej zdradzie w ich związku no słuchaj, niezależnie od Świe tego, no, co poszło, no, co, co, co zaczęło tą wspaniałą kampanię, to zostało to cudownie ograne na korzyść tak, wszystkich. Tak. A jaka była prawda tego nie wie Nikt i to jest chyba najbardziej ekscytujące w tej historii, że oni zachowali jednak prawa do tego, że oni znają właściwą Absolutnie, wersję historii. może się jeszcze okazać, że wiesz, że... Że oni w ogóle nie są parą. <laughs> tak, to też się może okazać. Angelika, słuchaj, na sam koniec już wiemy, um, że polecasz obejrzeć reality, czy jest tak. jeszcze jakiś ten tytuł taki na świeżo, na, mniej więcej na, na wrzesień 2023, czy serialowo, czy filmowo, albo może jakaś premiera, która Ciebie ciekawi i wiesz, że nadchodzi i, i, i warto ją sprawdzić, i Ty też będziesz ją sprawdzać? Nie wiesz, co poleciłabym y, serial The Bear, na pewno. Mhm. To, jest, to, to, to nie jest jakaś super świeża, y, super świeża premiera, ale. Może nie wszyscy widzieli, a to jest bardzo fajny przykład um, popkultury z treścią, um, taką treścią naprawdę otwierającą i, i, i treścią, która jest jakimś tam intelektualnym wyzwaniem, um, w, podaną w turborozrywkowej formie, bo masz serial o. W, 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 szefie kuchni i pracy w knajpie i otwieraniu restauracji, który jest jednocześnie serialem, um, który cię zachęca do tego, żeby się zastanowiła, um, jakiego poświęcenia wymaga sukces i czy powinien aż takiego. Um, I jest to świetny serial o męskości. O tym, jak zmienia, jak, jak zmienia czy jak powinna, czy jak fajnie, żeby um, zmieniała się męskość. Super. Ja obejrzałam pierwszy odcinek i jestem bardzo ciekawa, jak to się rozwinie, więc utwierdziłaś mnie w tym, że. Ja, będę, ja, ja kocham. Pierwszy sezon widziałam kilka razy, bo mam jeszcze to, że jak mi się. Że okay. Jeśli spodoba mi się serial, to potrafię do niego wrócić i oglądać go kilka razy, więc pierwszy sezon widziałam. Trzy razy, bo trzeci raz obejrzałam sobie tuż przed premierą drugiego sezonu. Drugi sezon widziałam na razie tylko raz, ale myślę, że, że do niego wrócę. Tak utwierdziłaś nas, że Ci się podobał. <laughs> tak, Także jeśli ktoś nie widział DBR i zastanawia się, co obejrzeć. Idola DBR, czy i tak po prostu, to oglądamy DBR. Zdecydowanie. Chyba, że po DBR chcemy się absolutnie odmuszyć. To <laughs> czeka na nas zarazczysty <laughs> Angelika, bardzo ci dziękuję, że bardzo po raz dziękuję. drugi byłaś moją gościnią. Z ogromną przyjemnością podyskutowałam z tobą i posłuchałam o. Filmy Barbie i nie tylko. Musiałam do tego nawiązać <grym> na koniec. E, oczywiście też e, odsyłam wszystkich do twoich, do twoich podcastów, audycji, bo jestem bardzo ciekawa, jak e, zgłębiasz tematy popkultury. One mnie osobiście bardzo interesują, więc e, z przyjemnością będę tam zagadać. Częściej mam nadzieję, że nasi słuchacze również, a my mam nadzieję usłyszymy się jeszcze nie raz. Dzięki. Bardzo dziękuję. Fantastycznie się do ciebie wracam. Dzięki. Do usłyszenia. Wszystkie odcinki Karolina Sobańska Podcast są dostępne w wersji wideo na YouTube i Spotify. Jeśli regularnie słuchasz tego podcastu, będzie mi miło, jeśli znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny i zostawienie komentarza. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu. Zapraszam też na mojego Instagrama Karolina Sobańska, aby być na bieżąco ze wszystkimi publikacjami.